Zespół szkół w Lubrańcu był gospodarzem powiatowego konkursu Mój Ci On, Mój Ci Powiat Włocławski, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem był Stanisław Piotr Budzyński, przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku. Zadaniem uczestników konkursu, w zależności od ich wieku, było wykonanie pracy plastycznej pod tytułem Moje miasto, moja wieś w historii, legendzie bądź współczesności, albo napisanie wiersza pod tym samym tytułem. Starszym uczniom zaproponowano wykazanie się wiedzą z zakresu tematyki konkursu, a wszystko po to, by zainteresować dzieci i młodzież wiedzą o historii, geografii, literaturze, osiągnięciach sportowych czy znanych postaciach, których korzenie tkwią w kujawskiej ziemi. Dziś nie obchodzi mnie to, dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł królnik, żyje król. Znów tak sucho jadę, cały świat, którym nie liczy się nic. Na konkurs przybyły delegacje z wielu szkół w powiecie, a także liczni goście, wśród nich sponsorzy, reprezentujący m.in. Bank Spółdzielczy w Lubrańcu. Obecni byli przedstawiciele powiatowych władz na czele ze starostą Kazimierzem Kacą. Chciałbym podziękować panu przewodniczącemu za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości promującej powiat włocławski i tę ziemię, a szczególne wielkie podziękowania dla tych młodych ludzi, tych młodych przyjaciół, którzy tak się zaangażowali, dla ich opiekunów, dla rodziców. Po prostu fajnie jest. Mi? Chlup,
klub, klub, to mi chlap, 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 to mi plum, 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 to mi kap, 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 to mi wesolutko z deszczykiem moim jest. Imprezie towarzyszyła odpowiednia oprawa, o którą zadbali organizatorzy. A no zawsze król to wiąże się z władzą, no to dość fajnie, przyjemnie. Wśród gości byli także krzyżacy, królowa Jadwiga i wiele historycznych postaci. Nad całością czuwał przewodniczący Rady Powiatu, którego wspierali samorządowcy z Lubrańca i okolic. Trzeba przyznać, że pan Stanisław też mieszka na terenie naszej gminy i widzę, że bardzo stara się promować zarówno gminę, jak i powiat. Jestem też pełen podziwu dla jego pomysłów i takiej bezpośredności w prowadzeniu tego typu imprez. Mimo, że dużo improwizuje, ale dobrze mu to wychodzi. Niech takich imprez robi więcej. Konkurs wiedzy o regionie oraz wręczenie nagród autorom najlepszych prac plastycznych i okolicznościowych wierszy było punktem kulminacyjnym imprezy. Dodatkowo przyznano wyróżnienia w kategorii ogólnej, megality, najlepsza klasa, a także wyróżnienia przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku Stanisława Budzyńskiego. Drugie miejsce zajęła Martyna Mintkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Lubaniu. Proszę o wystąpienie. Wytrza galaput na twarz, ten chłopak, gdy pociągnął, zabrzmiał gwizd, pozostały na perłę, usiłem w górę dłonie. Dzięki sponsorom dla laureatów konkursu przygotowane zostały liczne nagrody. Zwycięzca konkursu wiedzy w kategorii szkoły ponadgimnazjalne nie krył radości z tabletu ufundowanego przez Bank Spółdzielczy w Lubrańcu. Wygrałem ten konkurs, jestem bardzo zadowolony. Uważam, że branie udziału w takich konkursach jest bardzo pozytywne, bo nie należy się wstydzić tego, skąd jesteśmy i gdzie mieszkamy. Ja na przykład jestem bardzo dumny z tego, że jestem kujawiakiem. I przede wszystkim bardzo cenne są nagrody w tym konkursie i sama satysfakcja, że można rywalizować z uczniami o różnym poziomie z moim, także same plusy takiego konkursu. Niektórzy wójtowie i burmistrzowie osobiście przybyli do Lubrańca, by kibicować swoim zawodnikom. Był wśród nich Marek Klimkiewicz, wójt gminy Boniewo. Szkoły we własnym zakresie tu wyszły z dużą inicjatywą. No, pan przewodniczący rozesłał, poprosił o właśnie udział w tym konkursie. U nas zawsze ten duch taki właśnie patriotyzmu lokalnego jest tak dość mocno rozbudowany w szkołach, z czego się bardzo cieszę. Pierwsze miejsce. Zresztą starałam, żeby to zrobić. Siostry mówiły, jak to mi zrobić, a ja to wszystko sama robiłam. Wyniki poszczególnych konkursów można zobaczyć na naszym portalu www.powiatwloclawski.pl.